Cześć, witajcie. W myśl zasady lepiej później niż wszyscy zapraszam Was do recenzji Samsunga Galaxy S21. W tym roku Samsung zafundował nam małą rewolucję i zaprezentował trzy modele z serii Galaxy S. Zyskały unowocześnione wnętrza, unowocześnione parametry, poprawiony wygląd, ale i coś straciły. Co takiego? Nie lubię zaczynać recenzji od marudzenia, ale nie mogę. Nadal nie mogę przeboleć tego, że Samsung nie dodaje już do zestawów ładowarek. Zrozumiałbym to, gdyby była mowa o telefonie z dolnej półki, gdzie każdy cent się liczy, ale mówimy o flagowcu. Co gorsze w zestawie nie znajdziemy również słuchawek, a szkoda, bo Samsung dodawał dotąd do Galaxy S bardzo przyzwoite słuchawki z logo AKG, a telefony, przypominam, ciągle nie mają mini Jacków, już chyba to nie wróci. Ponarzekałem, ponarzekałem, to teraz trzeba coś pochwalić. Pochwały wygłoszę pod adresem wyglądu Galaxy S21. Smartfon jest po prostu piękny, szczególnie w fioletowo-złotej kolorystyce. Urządzenie zyskało sporo uroku, wygląda nietuzinkowo, a to za sprawą dość prostego zabiegu. Ramka tylnego aparatu niejako wylewa się na tylny panel, nadając sprzętowi lekkiego, eleganckiego wyglądu. Przyjemne wrażenie potęguje też fakt, że wszystkie trzy obiektywy w tej ramce są jednakowej wielkości. O ile poprzednia seria Galaxy. S20 nie zachwycała mnie wyglądem, o tyle obecna już cieszy moje oczy. Cieszy pod warunkiem, że nie mówimy o czarnym wariancie kolorystycznym, bo ten jak zazwyczaj jest po prostu nudny. Pytanie o jakość wykonania flagowego Samsunga jest już od kilku lat pytaniem nie na miejscu. Jakość jest znakomita i koniec. Wsadzając kij w mrowisko przypomnę tylko, że podstawowy Galaxy S21 jako jedyny z trójki rodzeństwa ma z tył plastika, w zasadzie glastik zamiast szkła. No i bardzo dobrze, bo ja nie cierpię pokrowców, a nie cierpię też kiedy spękane plecki telefonu kaleczą mnie w palce. Nie, ja nie potrzebuję szkła w telefonie klasy premium, ale wiem, że wielu z Was się z tym nie zgodzi i tychże z Was odsyłam w stronę bliźniaczego nieco większego i nieco... Co droższego modelu Galaxy S21. Plus. A ja jeszcze dodam, że plastik lubię za jeszcze jedną cechę. Zimą jest milszy, cieplejszy w dotyku niż szkło. A skoro już mowa o dotyku, to Galaxy S21 z racji swoich stosunkowo niewielkich rozmiarów będzie idealnym smartfonem dla kobiet, no także dla facetów o drobniejszej budowie czy mniejszych dłoniach. Dla mnie urządzenie było za małe, ale obiektywnie muszę przyznać, że ergonomia jest tu na piątkę. Obudowa jest do tego oczywiście wodoszczelna, a ekran chroni szkło Gorilla Glass Victus z firmowo naklejoną, dosyć delikatną folią. Na koniec opowieści o wyglądzie Galaxy S27, szybki opis co gdzie. Przyciski włącznika i głośności są na prawym boku, ale wybok jest gładki. Na dole mamy szufladkę SIM, port USB-C oraz głośnik, a na górze tylko otworki dodatkowych mikrofonów. Opisując rozmieszczenie elementów konstrukcji nie można zapomnieć o czytniku linii papilarnych. Znalazł się on w dolnej części wyświetlacza, jest coraz większy, a do tego ponoć ma być lepszy od stosowanego w poprzednich modelach. Czy faktycznie działa lepiej? Hmm. Moim zdaniem tak, chociaż różnica nie jest diametralna i ciągle zdarzają się jednak niestety błędne odczyty, tak średnio 8 na 10 prób pozostaje udanych. Tempo odblokowywania wciąż ustępuje dobrym czytnikom klasycznym, ale tu już chyba nie ma na co narzekać. Dodam natomiast, że czytnik w niskich temperaturach nie pracuje gorzej jak przy normalnych pokojowych. Nie będę natomiast narzekać na układ rozpoznawania twarzy. Działa dosyć szybko i pewnie, ale przypominam, że nie jest tak pewnym zabezpieczeniem jak odcisk palca. Samsung Galaxy S21 ma wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekodnej 6,2 cala z wąskim, ale nadal niesymetrycznym obramowaniem i niewielkim otworkiem na aparat do selfie. Jest tu na co popatrzeć. Wyświetlacz ma wysoką jasność, wysoką ostrość i intensywne kolory. Ktoś może narzekać, że to tylko Full HD, ale... Ja nie patrzę na telefon przez lupę i moim zdaniem obraz jest naprawdę wyrazisty. A jeśli komuś nie odpowiadają intensywne kolory, może zmienić ich balans w menu ustawień. Wyświetlacz może być odświeżany z częstotliwością do 120 Hz, ale parametr ten jest regulowany automatycznie. Częstotliwość może spadać kiedy oglądamy statyczny obraz nawet do 48 Hz, by bez potrzeby nie drenować akumulatora. A jeżeli yy, płynność obrazu nie ma dla nas zbyt dużego znaczenia, możemy zawsze przełączyć się i pozostać przy standardowym odświeżeniu 60 Hz. Nie zapomniano o ciemnym trybie interfejsu, jest też ochrona wzroku przed szkodliwym pasmem światła niebieskiego. Wyświetlacz bardzo dobrze sprawdza się zarówno w nocy, jak i przy pełnym słońcu. Jest po prostu znakomity. Znakomitym nazwę też to, co widzimy na ekranie, czyli Interface One UI. Korzystam z tej nakładki na co dzień i w sumie to już się do niej naprawdę przyzwyczaiłem, zatem moja ocena może być już trochę wypaczona, dlatego zapytałem o ocenę interfejsu kilku znajomych, zaczynających dopiero przygodę z Samsungami i przesiadających się ze smartfonów innych marek. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że Interface One UI jest wygodny w obsłudze, przede wszystkim za sprawą podzielenia ekranu na część roboczą i część informacyjną u góry, tam gdzie yy, trudniej dosięgnąć pal. Dolna część ekranu stanowi strefę, nazwijmy to klikalną, gdzie po prostu łatwiej sięgnąć jedną dłonią i obsługiwać interfejs. Znajmniej zwrócimy mi też uwagę na drobiazg, który prawdę mówiąc wcześniej mi umknął. System podpowiedzi w dole ekranu, pomocny szczególnie przy poruszaniu się po menu ustawień. Wyświetlane są tam inne, luźno związane z przeglądanymi właśnie funkcje. Na przykład, kiedy znajdziemy się w sekcji ustawień wyświetlacza, system zapyta nas, czy przypadkiem nie szukamy opcji dotyczących funkcji Always on Display. To świetne rozwiązanie dla początkujących. Podobnie świetnym rozwiązaniem jest aplikacja Smart Switch, pozwalająca przenieść dane z innego telefonu. Nie słyszałem od nikogo, żeby nie zadziałała, ale oczywiście najlepiej przenosić dane pomiędzy telefonami Samsunga. Usłyszałem też narzekania na mnogość preinstalowanych aplikacji, która może powodować zawrót głowy u niedoświadczonego użytkownika. No to dla pewności przejrzałem je i przyznaję, że faktycznie jest ich sporo, ale nie ma tam śmieci. Mamy za to na przykład pakiet biurowy Microsoftu czy społecznościówki, które i tak większość z nas by pobrała. Znajdziemy też aplikację do pielęgnacji systemu czy SmartThings ułatwiającą parowanie i zarządzanie akcesoriami czy Smart home. Jest nawet strefa rozszerzonej rzeczywistości, którą można wypróbować w praktyce chociażby w roli miarki budowlanej. Nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na to, że diodę powiadomień zastąpił rozbudowany Always On Display, ale na wszelki wypadek powiem, że diody nie ma. Wygląda zatem na to, że opinie, które usłyszałem są w zasadzie zbieżne z moimi, a interfejs to mocna strona Galaxy S. Trzeba jeszcze dodać, że smartfon jest wyposażony w bezprzewodową funkcję Dex, pozwalającą zamienić telefon w komputer, podłączyć telewizor, klawiaturę, mysz i pracować tak jak na PC. -cie. Alternatywnie mamy też oczywiście opcję połącz z Windows, jakby ktoś potrzebował. Jak to wszystko działa? W Galaxy S21 dedykowanym dla naszego regionu zastosowano procesor Samsung Exynos 2100, ale on jest używany zamiennie ze Snapdragonem 888, który spotkamy na przykład w telefonach dystrybuowanych w USA. Tegoroczny Exynos ma być nie gorszy niż procesor Qualcomma, chociaż w poprzednich latach różnie z tym bywało i krążyły różne opinie, no ale ja nadal nie miałem okazji wypróbować smartfona na Snapdragonie, więc opisuję tylko to, co widzę w przypadku Exynosa. W benchmarkach nowy Exynos oczywiście błyszy, wspinając się aż do czołówki zestawień. A na co dzień? No na co dzień też jest znakomicie, chociaż zdarza się, że Galaxy S21 staje się całkiem przyzwoitym ogrzewaczem do rąk. Na przykład po kilku cyklach benchmarku, czy podczas dłuższego grania albo filmowania smartfon robi się wyczuwalnie ciepły. Ta ciepłota jest odczuwalna, chociaż oczywiście nie przekracza granic przyzwoitości raczej trudno powiedzieć, żeby to był jakiś problem tego telefonu. Benchmarki wykazują spadek wydajności towarzyszący wzrostowi temperatury urządzenia. Ale nadal, mimo rozgrzania, smartfon pozostaje szybki i błyskawiczny. A ten wspomniany spadek wydajności w zasadzie ciężko odczuć gdzieś poza benchmarkami. Podczas użytkowania telefonu nie zauważyłem, żeby zdarzały się jakieś zaburzenia płynności czy przycinki, i nie zaobserwowałem też, żeby telefon bez powodu się nagrzewał, chociażby wskutek pracujących w tle jakichś tam procesów. Galaxy S21 ma szybką pamięć wewnętrzną, ale niestety bez możliwości jej rozbudowy. Ponieważ urządzenie występuje z nośnikami 128 i 256 GB, zdecydowanie polecam drugą, niestety droższą z opcji. 128 GB we flagowcu na 2021 rok to moim zdaniem absolutne minimum, wręcz za mało nawet. Akumulator Galaxy S27 ma dość typową na obecne czasy pojemność 4000 mAh. Nie ma co narzekać, bateria spokojnie wystarcza na cały dzień pracy. Dzięki pogodzie, mroźnej pogodzie, mogłem wypróbować, jak niska temperatura wpłynie na osiągi akumulatora. Owszem, wpłynie, ale nie jakoś tak drastycznie. Przyjmujcie dla bezpieczeństwa, że przy dużym mrozie bateria pracuje mniej więcej na 3-4 swych normalnych możliwości, no i odpowiednio sobie zaplanujcie ładowanie. A to tak jak powiedziałem, nie będzie ułatwione, bo producent pod przykrywką ekologii oszczędza na ładowar. Ja posiłkowałem się na przykład kostką od poprzedniego modelu albo yy, 33-watową ładowarką. Obie napełniały akumulator mniej więcej w ciągu 1,5-2 godzin. Można jeszcze, oczywiście, wykorzystać ładowanie bezprzewodowe, no ale wiadomo, ono potrwa dłużej. A do tego można też ładować bezprzewodowo inne urządzenia, np. smartwatch czy tam słuchawki, a nawet drugi smartfon, ale wtedy ładowanie obu potrwa już naprawdę długo. Ale to też fajny sposób, żeby naładować sobie dwa smartfony jedną ładowarką. A jeśli przyłożycie się i będziecie nieco mniej intensywnie korzystać z telefonu, to i dwa dni też wytrzyma. No i prawdę mówiąc, biorąc pod uwagę wymiary yy, oraz wagę telefonu na jego wyposażenie akumulator raczej myślę, że mogę pochwalić. Galaxy S21 jest kompletnie wyposażony w interfejsy łączności. Miałem okazję wypróbować go w mało korzystnych warunkach no i nie zawiódł mnie. Nie można narzekać na wychwytywanie słabego zasięgu sieci, GPS również nie daje powodów do krytyki. Warto dodać, że Galaxy S21 jest gotowy do działania z najnowocześniejszymi routerami wspierającymi standard Wi-Fi 6 i oczywiście obsługuje uniwersalne pasma sieci 5G. Jakość połączeń głosowych jest znakomita, pomimo tego, że wylot głośnika słuchawki jest tak mały, że trudno go dojrzeć. Dźwięk wydobywający się z Galaxy S21 w trybie głośno mówiącym również jest dobry. Warto wspomnieć, że mamy tu głośniki staro, przy czym jeden to jest po prostu ten słuchawkowy. Z tego powodu daje się dosłyszeć, że stereofonia jest trochę nierówna, przesunięta w stronę tego głośnika na dole ubudowy, ale mimo to słuchanie muzyki może być nawet całkiem przyjemnie, chociaż raczej te głośniki pozostawiłbym wyłącznie do grania czy tam filmów. Muzyki to już wolę słuchać przez słuchawki, no ale tu znowu problem, bo w zestawie powtórzę: nie ma słuchawek, a telefon nie ma mini jacka, więc albo trzeba się przeprosić ze słuchawkami bezprzewodowymi, albo szukać jakichś z USB-C. Galaxy s 21 ma dosyć ciekawy zestaw fotograficzny. Na przodzie znajdziemy pojedynczy aparat 10 megapikseli, zaś z tyłu dwa 12 MP, jeden aparat 64 mega. Pierwszy, ten główny 12 megowy moduł, ma przysłonę 1.8 i optyczną stabilizację obrazu oraz autofokus oparty o technologię Dual Pixel. Drugi z modułów, też 12 megowy współpracuje z obiektywem szerokokątnym i oferuje dodatkowo ultra stabilizację wspomaganą cyfrowo. Ostatni z modułów, ten z największą matrycą 64 MB, współpracuje natomiast z teleobiektywem, który daje trzykrotne przybliżenie i również ma optyczną stabilizację. Zdjęcia robione głównym obiektywem są świetne. Wcale nie potrzebujemy wyższej rozdzielczości, żeby cieszyć się bardzo dobrymi zdjęciami. Świetnym wsparciem dla użytkownika jest optymalizator scenerii, czyli sztuczna inteligencja rozpoznająca fotografowane obiekty i dobierająca odpowiednie ustawienia. Zdjęcia są pełne detali i kolorów, chociaż odcienie niebieskiego czy zieleni są czasem trochę przesadnie podkreślane. Fotki nocne również są dobre, aczkolwiek tu do perfekcji trochę jeszcze brakuje. Wykonywane w automacie są niezłe, ale nie idealne. Bywa, że wychodzą poruszone, bywa, że kolory odbiegają od rzeczywistych. Dlatego lepiej użyć trybu nocnego, a najlepiej to wykonać kilka ujęć i wybrać najlepsze. A jeśli mamy pod ręką statyw, to skorzystać z trybu manualnego. I dłuższego czasu naświetlania przy mniejszej czułości. Moduł z teleobiektywem również daje świetne zdjęcia, o ile nie przekraczamy przybliżenia oferowanego przez sam obiektyw albo, powiedzmy, cyfrowego do 5 razy. Powyżej mamy już więcej szumów, a obraz niestety traci na atrakcyjności, jak to w cyfrowym zoomie. W oprogramowaniu znalazła się funkcja pomagająca dodatkowo ustabilizować aparat przy dużych przybliżeniach, takich powyżej 30 razy, ale nadal ta fotka nie będzie szałowa. No i oczywiście aparatu z teleobiektywem raczej nie polecam do zdjęć nocnych, ale za to można z nim zrobić całkiem fajne zdjęcie makro. Aparat szerokokątny nie daje powodów do narzekania, ale znowu, oczywiście w dzień. Tu można jedynie skrytykować charakterystyczne dla szerokokątnych obiektywów zniekształcenia obrazu, dość skutecznie niwelowane przez oprogramowanie. Niestety w nocy ten obiektyw już oczywiście odbiega możliwościami od pozostałych. Zdjęcia są zdecydowanie ciemniejsze, z mniejszą ilością detali, za to z większym szumem. Warto natomiast podkreślić to, że zdjęcia wykonywane poszczególnymi obiektywami zachowują mniej więcej przybliżoną, zbliżoną kolorystykę. Selfie jakie są po prostu poprawne i tutaj nie za bardzo mamy co krytykować. Bardzo dobrze sprawdza się również rozmywanie tła, z którego możemy korzystać zarówno w przednim, jak i w tylnym aparacie, a co więcej jest ono nawet dostępne podczas filmowania. No i działa. A skoro o filmach mowa, to są oczywiście bardzo dobre. Czy to Full HD, czy to w 4K mamy świetne kolory, dobrą stabilizację i prawidłowy dźwięk. Również po zmroku obraz pozostaje przyzwoitej jakości. Możemy też filmować w 8K, ale po co? Aparat ma prosty i przyjazny interfejs, w którym raczej niczego nie brakuje. Obsługa aparatu jest intuicyjna, zaś kolejność trybów fotografii możemy sobie dostosować do naszych potrzeb. Jedyną wpadką było początkowo złe tłumaczenie trybu portretowego, gdzie Portrait Mode przetłumaczono jako. Pionowo. Aktualizacja to już poprawiła. A skoro o aktualizacji mowa, to w zasadzie y, przyszła już na telefon w pierwszych dniach jego użytkowania. A jak oceniam Samsunga Galaxy S21? Raczej pozytywnie, choć chyba nie jest to telefon dla mnie. Przede wszystkim zdecydowanie polecam go wszystkim, którzy szukają telefonu o szerokich możliwościach, ale o rozsądnych, żeby nawet nie powiedzieć wprost kompaktowych rozmiarach. Gdybyście zapytali mnie. O idealny kobiecy smartfon na rok 2021 powiedziałbym, że to właśnie ten. Ja jednak preferuję większe urządzenia, które czuć w ręku, dlatego ja wybrałbym raczej ten model z plusem. No ale wróćmy do naszego małego Galaxy S21. Jakie są jego zalety? Pierwszą z pewnością jest jego wygląd, perfekcja wykonania, no i wodoszczelność obudowy. Wśród zalet wymieniłbym również znakomity wyświetlacz i bardzo dobrą jakość dźwięku, czy to w rozmowach, czy podczas słuchania muzyki. Lubię również interfejs Samsunga i naprawdę zachęcam do wypróbowania go. Nie zaskoczył mnie natomiast akumulator, ale oczywiście nie krytykuję go. Od po prostu okazał się zgodny z moimi oczekiwaniami. Większego wrażenia nie zrobił też na mnie również nowy czytnik linii papilarnych. Jest większy, jest wygodniejszy w użyciu, ale nadal nie jest to to, czego oczekuję od telefonu w tej cenie. Możliwości fotograficzne również okazały się być zgodne z moim wyobrażeniem. Nie jestem rozczarowany, ale porwany również tak nie do końca. Nie rozczarowała mnie też wydajność telefonu. Jest nieźle i chociaż bardzo starałem się zagotować jak synosa dosyć. Dzielnie się bronił. Nie podoba mi się zdecydowanie brak miejsca na kartę pamięci. Karta co prawda nie jest mi niezbędna, ale nie lubię mi się ograniczać. Podobnie nie podoba mi się brak mini Jekka przy jednoczesnym braku słuchawek w komplecie, ale to pikuś w porównaniu z brakiem ładowarki. To jeszcze tylko wspomnę o braku diody powiadomień i plastikowych pleckach, chociaż dla mnie to nie są wady, natomiast może komuś to nie odpowiadać po prostu. Kończąc. Samsunga Galaxy S21 polecam przede wszystkim paniom, o ile oczywiście nie będą im przeszkadzać opisane przeze mnie mankamenty. Naturalnie rekomenduję wybór z większą pamięcią, a panów to zachęcam po prostu do wyłożenia nieco większej gotówki na trochę mniej filigranowego Samsunga Galaxy S21, o którym opowiem wam niebawem. I to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć.